że został on zbudowany 26 lat temu. Ku, powiedzmy, oporowi wielu grup, tak zwanych również patriotycznych, które uważały, że to nie jest moment na stawianie pomniku, bo teraz trzeba zdobywać władzę. Z tym, że myśmy w 1988 roku postanowili skorzystać z takiego jakiegoś liberalizmu, to znaczy jakiejś, powiedzmy, wierności PZPR, i udało nam się rzeczywiście zbudować ten pomnik. Wspaniały pomnik. On był bardzo skromnie, w skromnej postaci, bo nie było tych elementów. Tutaj ta tablica główna była niestety z drzewa. Zrobił to architekt, inżynier, architekt plastyk Tadeusz Teller. Społecznie, wszystko było robione społecznie. Tu były setki ludzi. Te wszystkie uroczystości patriotyczne odbywały się z udziałem Polaków z całej Polski, ofiar stalinizmu, z wygnańców, przeważnie z Sybiraku. Z tym, że basyście wojska, zawsze wojsko, znaczy wojsko nie odmawiało nam nigdy poseł honorowych przed tym pomnikiem. Na virtuti militari. O tę tablicę. Tak. I podpis właśnie. Treść tej tablicy, bo ona oddawała hołd ludziom, którzy odbudowali kraj. Zagospodarowali ziemię odzyskaną. Zarzucono mi, że ja apoteozuję PRL-u i PZPR-u, natomiast przecież ci ludzie robili to nie dla PZPR-u, nie dla... Oczywiście, robili to dla Polski. Dla Polski, prawda? Oczywiście. Trzeba było odbudować wsie polskie, bo były przecież kryte słomą albo gruntami. Wiele innych miast, które były zniszczone, Wrocław, Gdańsk, na przykład Warszawa. Później wyjaśniło się, to znaczy Ludwinowicz przejechał do Trzebnicy i tam powiedział, że to nie partia odbudowała kraj, ale naród. Naród polski. Nie atakowali. Bardzo panu jesteśmy wdzięczni, że pan jest, ten pomnik. Też dyskusja częsta pojawia się, dlaczego jest stalinizm, a nie komunizm. Otóż zwolenników komunizmu na świecie jest bardzo wielu. Jeszcze nie można ich wszystkich potępiać, bo oni wierzą w ideę rzeczywiście szczęśliwego, sprawiedliwego ustroju. Natomiast jeśli chodzi o stalinizm, to rzeczywiście to byli zbrodniarze. Mówię o Stalinie i tej całej ekipie, która faktycznie spowodowała tyle nieszczęść, bo oblicza się, że Solżenicy mówi o 60 milionach, ale niektórzy mówią o 100 milionach ludzi, którzy w sposób pośredni wymordowano. Natomiast latami bogacił się ten pomnik w jakiś sposób. No tak, to się udział na krzyż. Nie chciał, żeby krzyż zawisnął tutaj. Ale dwukrotnie, trzykrotnie właśnie ustawili nam krzyż i zniszczyli. Niesamowite. A kto tak niszczy krzyż? Komu tak krzyż przeszkadza? Przecież to ofiary, pomordowani to są ludzie. Tak, to są ludzie. I krzyż. I rzeczywiście niszczyli. To daliśmy w blachy. Ostatni był blach. A teraz jest monitorowany tutaj, prawda, na pewno ten chyba plac, tak? Tak? I flagi jakie wiszą, bo widzimy trzy maszty, panie Leszku. Będą prawdopodobnie dwa maszty tylko, bo te maszty zostaną usunięte. Myśmy żądali usunięcia tych maszty, bo one się nie nadają. One są niezabezpieczone. Będą, wrócą tam te stare maszty. Aha. Natomiast miasto chce, żeby były trzy maszty. Bo jeden marsz był przeznaczony na flagę miejską miasta, tak. Śląska. To dziękuję na razie. To nasza pierwsza część. No właśnie. Zapraszamy na drugą część.